Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy już po konferencji, ale przed galą Alkomaster i jest ze mną Ćwiartson. Cześć! Witam serdecznie. Powiedz mi, jak podobała Ci się konferencja? Jest to konferencja w porządku. Myślałem, że to inaczej będzie wyglądało generalnie. Myślałem, że to jakieś takie bardziej agresywniejsze będzie takie... No tak, myślałem, że tak... Nie wiem. Czekałeś na dymy? Tak, właśnie tak myślałem, że dymy. Choć... Liczyłem też na dymy, bo z tego względu, jak też na pierwszej konferencji mi nie było, no bo niestety ze względu na chorobę, stało jak się stało, widziałem na pierwszej konferencji, co się w ogóle stało i co w ogóle było, na kolara w ogóle, jak zobaczyłem kolar w ogóle, jaki zrobił dym, jak zrobił w ogóle Lasik następny, w ogóle zrobił dym I czekałeś dziś, mam, żeby coś się działo. Tak, ja w ogóle trochę liczę, znaczy, wiesz co, powiem Ci tak szczerze, liczyłem w ogóle, nie wiem, znaczy może też nie liczyłem, tylko myślałem, że nie wiem, czy naprawdę będzie jakaś zadyma, czy taki w ogóle będzie taki dym, jak każdy mówi, że dym, będą dymy i będzie, a jak jest alkohol, to są dymy, nie? Tak, no, tak trochę... Może za mało alkoholu było po prostu. Czy nie? Pomyliłam się. Wiesz co, może masz rację, rzeczywiście, może mało alkoholu było, z tego względu, że może nawet i lepiej, że tego alkoholu nie było, bo nie chciałbym naprawdę takich dymów. Po co takie dymy? Alkohol się pije z głową i z umiarem i z konkretem, a nie jakieś pajacowanie, nie? A jak się zachowujesz po alkoholu? Ja normalnie. Ja powiem Ci, mam dystans. Nie lubię szukać dymów, nie lubię robić awantur, nienawidzę w ogóle awantur. Zawsze jak w ogóle coś się dzieje w ogóle wokół ludzi, to próbuję taki spokój zrobić, rozmawiać z ludźmi w ogóle, żeby tak było, wiesz, normalnie. Nie lubię zadym, nie lubię dymów, nienawidzę. Co sądzisz o swoich przeciwnikach? Jest między Wami jakiś konflikt? Czy jest między nami konflikt, ale kto jest, gdzie jest konflikt? Z przeciwnikami. Z moimi przeciwnikami? Między psychotropem a Big Jackiem, czy... Tak. Coś masz do nich, czy... Nie, ja powiem Ci, tak jak nawet teraz powiedziałem coś wcześniej, chodzi o Punchdown, tak? Bardzo polubiłem w ogóle Big Jacka. Pierwszy raz w ogóle tego człowieka w ogóle poznałem. Jak go zobaczyłem, to... Pokochałem tego człowieka. Po prostu jest gość konkretny, uśmiechnięty i naprawdę jest niesamowitym człowiekiem i bardzo lubię tego człowieka, a... Psychotrop? Proszę? A psychotrop? Wiesz co? Co? Słucham, zamieniam się w słuch. Co możesz powiedzieć? Psychotrop... Na początku, jak go zobaczyłem w ogóle na Facebooku, w ogóle gdzie tam, czy tam na Instagramie nawet, przeraziłem się tego człowieka, bo wiesz, te czarne oczy, te czarny ubiór, choć uwielbiam czarny kolor, uwielbiam, ja jestem w ogóle miłośnikiem... Lubisz mroczne klimaty? Tak, lubię czarny, ja w ogóle jak mogę kupować, to jest tylko czarne. Nawet zresztą, no, może mam czarną koszulkę, przepraszam, ale ja też lubię na czarno się ubierać, lubię czarny kolor w ogóle, nie wiem dlaczego, ale no, jeśli chodzi o psychotropa, to... Na początku bardzo się przestraszyłem i przeraziłem się, ale jak go poznałem, niesamowity gość. Niesamowity gość i naprawdę można się pogadać, pośmiać i wszystko można co załatwić, co trzeba. A powiedz mi tak, możesz powiedzieć tak, wiesz, po znajomości, tak po cichu, czy jest tak, że z konkurencją przygotowujecie się wspólnie do zawodów? Z konkurencją, no chodzi o Big Jacka, tak? Tak, to po prostu pijecie. Wiesz co, Big Jack zajmuje się swoimi sprawami. On tam MMA, tam ćwiczy, trenuje. Ja też trochę zaczynam coś ćwiczyć, też trenować, bo jednak karierę można zrobić naprawdę szybko i konkretnie, nie? Czyli rozumiem, że będzie niedługo walka twoja, jeżeli chodzi o sztuki walki? Wszystko już dowiesz się w swoim czasie. Jestem taka ciekawska bardzo. Ja rozumiem i bardzo się cieszę, że jest. Pierwsza połowa roku przyszłego, czy druga? Druga. 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 Długo będę czekać na twoją walkę. Ale poczekam. Doczekam. Postaram się być cierpliwa. Minutkę, już. Doczekasz się i obiecuję, że na pewno nasza wypowiedź też niedługo powstanie, nie? Mhm.
Jak wyglądały twoje przygotowania do jutrzejszych zawodów? Do jutrzejszych zawodów? Ferrari. No kurwa, no chlanie, no picie, no. Skąd tak ksywa Ćwiartson? No patrz, chodź, zapraszam cię, to zapraszam. To nie jest. Wytłumacz genezę. No. Już mówię, ja mogę wytłumaczyć, bardzo szybko mogę to wytłumaczyć. Mój brat, ja mam brata też starszego i mój brat jest większy ode mnie i ja w ogóle mam od nazwiska, w ogóle Linkiewicz. No i że Linek, mój brat, i wiesz, mi się nie podobało to, że w ogóle każdy do mnie mówi Linek. Mówię, Linek to jest mój brat. I nie podobało mi się to. I nawet mogę powiedzieć bardzo szybko, ja nie jestem Linek. Zaczęło się w ogóle takich dwóch ziomków, w ogóle moich przyjaciół, kolegów takich z osiedla. Mapy mówili mały, później młody, później... Nie podobała mi się każda ksywa w ogóle. I kiedyś taki mój wysoki, mega wysoki. I tak stanął nade mną, ty, Ćwiartek. No i tak zaczęło się. Ćwiartek i Ćwiartek. Że po prostu jedna czwarta. Tak, jedna czwarta. Nie, wierzę w tą historię. Ale Ćwiartek, co ci nie spotkałem, to cię zawsze wódą waliło. Mi się wydaje, że ty jesteś w treningu od dawna. Nie. Dzisiaj trochę popiję. A, no dobra. Dobra, nie to zostanie między nami. Żartowałem. Nie, generalnie nie chodzi o to, jeśli chodzi o ksywę, to nie ma to nic związane z alkoholem i tak dalej. Nie? To jest tylko po prostu ksywa. Może ze wzrostu, może, bo naprawdę kolega był wielki, jak na mnie popatrzył, to... Byłeś jedna czwarta po prostu jego wzrostu. Dokładnie, no, tak sam wiesz, popatrzył na mnie. Jak mogę powiedzieć, to Grzesiu Pakuła, pozdrawiam cię, to jest twoje mówienie. No i tak się zaczęło. A co z tym ojcostwem, Linkiewicz? Zadałaś mi teraz trudne pytanie. Ale jakie ojcostwo? Bo gdzieś padło, że jesteś tatą, tak? Znowu pomyliłam, dobra. To dobra, daj. To ja teraz powiem. Dobra. To ja będę grubo, nie? Dobra. Słuchaj, do wszystkich. Ja nie jestem ani bratem, ani ojcem, ani kolegą, ani wujkiem. Marty Linkiewicz, nie znam tej osoby. Jak macie takie pytania, macie takie sprawy, to zadzicie do Bobunia, zadzicie ten temat z nim, ale my z nią nie mieszajcie. I druga rzecz, Marta Linkiewicz. Powiem grubo. Mogę? Proszę. Nie chcę mieć z tobą nic związane i ani nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Nie chcę mieć ani konfliktu, a jeśli się dowiem, że mnie mieszasz w swoje nazwisko, to zobaczysz, doigrasz się. Tym akcentem zakończymy wywiad. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Super. I jutro życzę powodzenia. Trzymam kciuki. Dziękujemy. Dziękuję.